Bolesław Prus, Kamizelka. Czyta Adam Bóg. Niektórzy ludzie mają pociąg do zbierania osobliwości kosztowniejszych lub mniej kosztownych, na jakiego go stać. Ja także posiadam zbiorek, lecz skromny, jak zwykle w początkach. Jest tam mój dramat, który pisałem jeszcze w gimnazjum na lekcjach języka łacińskiego. Jest kilka zasuszonych kwiatów, które trzeba będzie zastąpić nowymi. Jest. Zdaje się, że nie ma nic więcej oprócz pewnej bardzo starej i zniszczonej kamizelki. Oto ona. Przód spłowiały, a tył przetarty. Dużo plam, brak guzików. Na brzegu dziurka. Wypalona zapewne papierosem. Ale najciekawsze w niej są ściągacze. Ten, na którym znajduje się sprzączka, jest skrócony i przyszyty do kamizelki wcale nie po krawiecku. A ten drugi, prawie na całej długości, jest pokuty zębami sprzączki. Patrząc na to, od razu domyślasz się, że właścicielem odzienia zapewne co dzień chudnął i wreszcie dosięgnął tego stopnia, na który kamizelka przestaje być niezbędną. Ale natomiast okazuje się bardzo potrzebnym zapięty pod szyję frak z magazynu pogrzebowego. Wyznaję, że dziś chętnie odstąpiłbym komu ten szmat sukna, który mi robi trochę kłopotu. Szaf na zbiory jeszcze nie mam, a nie chciałbym znowu trzymać chorej kamizelczyny między własnymi rzeczami. Był jednak czas, żem ją kupił. Za cenę znakomicie wyższą od wartości. A dałbym nawet i drożej, gdyby umiano się targować. Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się przedmiotami, które przypominają smutek. Smutek ten nie gnieździł się u mnie, ale w mieszkaniu bliskich sąsiadów. Z okna mogłem co dzień spoglądać do wnętrza ich pokoiku. Jeszcze w kwietniu było ich troje. Pan, pani i mała służąca, która sypiała, o ile wiem, na kuferku za szafą. Szafa była ciemnowiśniowa. W lipcu, jeżeli mnie pamięć nie zwodzi, zostało ich tylko dwoje. Pani i pan. Bo służąca przeniosła się do takich państwa, którzy płacili jej 3 ruble na rok i co dzień gotowali obiady. W październiku została już tylko pani. Sama jedna. To jest niezupełnie sama, ponieważ w pokoju znajdowało się jeszcze dużo sprzętów. 2 łóżka, stół, szafa. Ale na początku listopada sprzedano z licytacji niepotrzebne rzeczy, a przy pani ze wszystkich pamiątek po mężu została tylko kamizelka, którą obecnie posiadam. Lecz w końcu listopada pewnego dnia pani zawołała do pustego mieszkania handlarza starzyzną i sprzedała mu swój parasol za 2 złote i kamizelkę po mężu za 40 groszy. Potem zamknęła mieszkanie na klucz. Powoli przeszła dziedziniec, w bramie oddała klucz stróżowi, chwilę popatrzyła w swoje niegdyś okno, na które padały drobne płatki śniegu i znikła za bramą. Na dziedzińcu został handlarz starzyzny. Podniósł do góry wielki kołnierz kapoty, pod pachę wetknął dopiero co kupiony parasol i owinąwszy w kamizelkę ręce, czerwone z zimna, mruczał. – Handel, panowie, handel! Zawołałem go. – Pan dobrodzieju ma co do sprzedania? – zapytał wchodząc. – Nie, chcę od ciebie coś kupić. – Pewnie wielmożny pan chce parasol, odparł Żydek. Rzucił na ziemię kamizelkę, otrząsnął śnieg z kołnierza i z wielką silnością począł otwierać parasol. A fajn mebel, mówił. Na taki śnieg to tylko taki parasol. Ja wiem, że wielmożny pan może mieć całkiem jedwabny parasol, a nawet ze 2, ale to dobre tylko na lato. Co chcesz za kamizelkę? Spytałem. Jakie kamizelkie? Odparł zdziwiony, myśląc zapewne o swojej własnej. Ale wnet opamiętał się i szybko podniósł leżącą na ziemi. Za tę kamizelkę?
Pan dobrodziej pyta się o te kamizelkie? A potem, jakby zbudziło się w nim podejrzenie, spytał. Co wielmożnego pana po takie kamizelkie? Ile chcesz za nią? Żydowi błysnęły żółte białka, a koniec wyciągniętego nosa poczerwieniał jeszcze bardziej. Da wielmożny pan rubelka? Odparł, roztaczając mi przed oczyma towar w taki sposób, ażeby okazać wszystkie jego zalety. Dam ci pół rubla. Pół rubla, taki ubiór, to nie może być, mówił handlarz. Ani grosza więcej. Niech wielmożny pan żartuje zdrów, rzekł, klepiąc mnie po ramieniu. Pan sam wie, co taka rzecz jest warta. To przecie nie jest ubiór na małe dziecko, to jest na dorosłe osoby. No jeżeli nie możesz oddać za pół rubla, to już idź, ja więcej nie dam. I no niech się pan nie gniewa, przerwał mięknąc. Na moje sumienie za pół rubelka nie mogę, ale ja zdaję się na pański rozum. Niech pan sam powie, co to jest warte, a ja się zgodzę. Ja wolę dołożyć, byle to się stało, co pan chce. Kamizelka jest warta 50 groszy, a ja ci daję pół rubla. Pół rubla? Niech będzie już pół rubla, westchnął, wpychając mi kamizelkę w ręce. Niech będzie moja strata, byle ja z gęby nie robił ten wiatr. I wskazał ręką na okno, za którym kłębił się tuman śniegu. Gdym sięgnął po pieniądze, handlarz, widocznie coś przypomniawszy sobie, wyrwał mi jeszcze raz kamizelkę i począł szybko rewidować jej kieszonki. — Czegóż ty tam szukasz? — Możem to zostawił w kieszeni? Nie pamiętam. Odparł naturalniejszym tonem, a zwracając mi nabytek dodał. — Niech jaśnie pan dołoży choć dziesiątkę. — No, bywaj zdrów — rzekłem, otwierając drzwi. — Upadam do nóg. Mam jeszcze w domu bardzo porządne futro. I jeszcze zza progu, wytknąwszy głowę, zapytał. A może wielmożny pan każe przynieść serki owczych? W parę minut znowu wołał na podwórzu. Handel, handel! A gdym stanął w oknie, ukłonił mi się z przyjacielskim uśmiechem. Śnieg zaczął tak mocno padać, że prawie zmierzchło się. Położyłem kamizelkę na stole i począłem marzyć to o pani, która wyszła za bramę nie wiadomo dokąd, to o mieszkaniu stojącym pustką obok mego, to znowu o właścicielu kamizelki, nad którym coraz gęstsza warstwa śniegu narasta. Jeszcze 3 miesiące temu słyszałem, jak w pogodny dzień wrześniowy rozmawiali ze sobą. W maju pani raz nawet nuciła jakąś piosenkę. On śmiał się, czytając Kuriera Świątecznego. A dziś? Do naszej kamienicy sprowadzili się na początku kwietnia. Wstawali dość rano, pili herbatę z blaszanego samowaru i razem wychodzili do miasta. Ona na lekcje, a on do biura. Był to drobny urzędniczek, który na naczelników wydziałowych patrzył z takim podziwem, jak podróżnik na Tatry. Za to musiał dużo pracować, po całych dniach. Widywałem nawet go i o północy, przy lampie zgiętego nad stolikiem. Żona zwykle siedziała przy nim i szyła. Niekiedy, spojrzawszy na niego, przerywała swoją robotę i mówiła tonem upominającym. No już, dość będzie, połóż się spać. A ty kiedy pójdziesz spać? Ja jeszcze tylko dokończę parę ściegów. No to i ja napiszę parę wierszy. Znowu oboje pochylali głowy i robili swoje. I znowu po niejakim czasie pani mówiła. Kładź się, kładź się. Niekiedy na jej słowa odpowiadał mój zegar, wybijając pierwszą. Byli to ludzie młodzi, ani ładni, ani brzydcy. W ogóle spokojni. O ile pamiętam, pani była znacznie szczuplejsza od męża, który miał budowę wcale tęgą. Powiedziałbym, że nawet za tęgą na tak małego urzędnika. Co niedzielę około południa wychodzili na spacer, trzymając się pod ręce, i wracali do domu późno wieczór. Obiad zapewne jedli w mieście,
Raz spotkałem ich przy bramie oddzielającej ogród botaniczny od łazienek. Kupili sobie dwa kufle doskonałej wody i dwa duże pierniki. Mając przy tym spokojne fizjognomie mieszczan, którzy zwykli jadać przy herbacie gorącą szynkę z szalem. W ogóle biednym ludziom niewiele potrzeba do utrzymania duchowej równowagi. Trochę żywności, dużo roboty i dużo zdrowia. Reszta sama się jakoś znajduje. Moim sąsiadom, o ile się zdaje, nie brakło żywności, a przynajmniej roboty. Ale zdrowie nie zawsze dopisywało. Jakoś w lipcu pan zaziębił się. Zresztą nie bardzo. Dziwnym jednak zbiegiem okoliczności dostał jednocześnie tak silnego krwotoku, że aż stracił przytomność. Było to już w nocy. Żona, utuliwszy go na łóżku, sprowadziła do pokoju stróżową, a sama pobiegła po doktora. Dowiadywała się o pięciu, ale znalazła ledwie jednego i to wypadkiem na ulicy. Doktor, spojrzawszy na nią przy blasku migotliwej latarni, uznał za stosowne ją przede wszystkim uspokoić. A ponieważ chwilami zataczała się, zapewne ze zmęczenia, a dorożki na ulicy nie było, więc podał jej rękę i idąc tłumaczył, że krwotok jeszcze niczego nie dowodzi. Krwotok może być z krtani, z żołądka, z nosa, z płuc rzadko kiedy. Zresztą, jeżeli człowiek zawsze był zdrów, nigdy nie kaszlał. O, tylko czasami, szepnęła pani, zatrzymując się dla nabrania tchu. Czasami to jeszcze nic. Może mieć lekki katar o skrzeli. Tak, to katar, powtórzyła pani już głośno. Zapalenia płuc nie miał nigdy. Owszem, odparła pani, znowu stając. Trochę się nogi pod nią chwiały. Tak, ale zapewne już dawno, podchwycił lekarz. O, bardzo, bardzo dawno, potwierdziła z pośpiechem. Jeszcze tamtej zimy. Półtora roku temu? Nie, ale jeszcze przed Nowym Rokiem. O, już dawno. A jaka to ciemna ulica, a w dodatku niebo trochę zasłonięte, mówił lekarz. Weszli do domu. Pani z trwogą zapytała stróża, co słychać. I dowiedziała się, że nic. W mieszkaniu stróżowa także powiedziała jej, że nic nie słychać, a chory drzemał. Lekarz ostrożnie obudził go. Wybadał i także powiedział, że to nic. Ja zaraz mówiłem, że to nic, odezwał się chory. O, nic, powtórzyła pani, ściskając jego spotniałe ręce. Wiem przecież, że krwotok może być z żołądka albo z nosa. U ciebie pewnie z nosa. Tyś taki tęgi, potrzebujesz ruchu, a ciągle siedzisz. Prawda, panie doktorze, że on potrzebuje ruchu? Tak, tak, ruch jest w ogóle potrzebny. Ale małżonek pani musi parę dni poleżeć. Czy może wyjechać na wieś? Nie może, szepnęła pani ze smutkiem. No to nic, więc zostanie w Warszawie. Ja będę go odwiedzał, a tymczasem niech sobie poleży i odpocznie. Gdyby się zaś krwotok powtórzył, dodał lekarz. To co, panie? Spytała żona, blednąc jak wosk. No to nic, mąż pani wypocznie, tam się zasklepi. Tam w nosie, mówiła pani, składając przed doktorem ręce. Tak, w nosie, rozumie się. Niech pani uspokoi się, a resztę zdać na Boga. Dobranoc. Słowa doktora tak uspokoiły panią, że po trwodze, jaką przychodziła od kilku godzin, zrobiło się jej prawie wesoło. No i cóż to tak wielkiego? Rzekła, trochę śmiejąc się, a trochę popłakując. Uklękła przy łóżku chorego i zaczęła całować go po rękach. Cóż tak wielkiego? Powtórzył pan cicho i uśmiechnął się. Ile to krwi na wojnie z człowieka upływa, a jednak jest potem zdrów. Już tylko nic nie mów, prosiła go pani. Na dworze zaczęło świtać. W lecie, jak wiadomo, noce są bardzo krótkie. Choroba przeciągnęła się znacznie dłużej niż myślano. Mąż nie chodził już do biura, co mu tym mniej robiło kłopotu, że jako urzędnik najemny nie potrzebował brać urlopu, a mógł wrócić, kiedy by mu się podobało i o ile znalazłby miejsce.
ponieważ gdy siedział w mieszkaniu, był zdrowszy, więc pani wystarała się jeszcze o kilka lekcji na tydzień i za ich pomocą opędzała domowe potrzeby. Wychodziła zwykle do miasta o 8 rano. Około 1 wracała na parę godzin do domu, ażeby ugotować mężowi obiad na maszynce, a potem znowu wybiegała na jakiś czas. Za to już wieczory spędzali razem. Pani zaś, aby nie próżnować, brała trochę więcej do szycia. Jakoś w końcu sierpnia spotkała się pani z doktorem na ulicy. Długo chodzili razem. W końcu pani schwyciła doktora za rękę i rzekła błagalnym tonem: ale swoją drogą niech pan do nas przychodzi. Może też Bóg da. On tak się uspokaja po każdej pańskiej wizycie. Doktor obiecał, a pani wróciła do domu jakby spłakana. Pan też skutkiem przymusowego siedzenia zrobił się jakiś drażliwy i zwątpiały. Zaczął wymawiać żonie, że jest zanadto o niego troskliwa, że on mimo to umrze, a w końcu zapytał: czy nie powiedział ci doktor, że ja nie przeżyję kilku miesięcy? Pani zdrętwiała. Co ty mówisz? Rzekła. Skąd ci takie myśli? Chory wpadł w gniew. O, chodźże tu do mnie, o tu! Mówił gwałtownie, chwytając ją za ręce. Patrz mi prosto w oczy i odpowiadaj. Nie mówił ci doktor? I utopił w niej rozgorączkowane spojrzenie. Zdawało się, że pod tym wzrokiem mur wyszeptałby tajemnicę, gdyby ją posiadał. Na twarzy kobiety ukazał się dziwny spokój. Uśmiechała się łagodnie, wytrzymując to dzikie spojrzenie. Tylko jej oczy jakby szklem zaszły. Doktor mówił, odparła, że to nic, tylko że musisz trochę wypocząć. Mąż nagle puścił ją, zaczął drżeć i śmiać się. A potem, machając ręką, rzekł: no widzisz, jakim ja nerwowy. Koniecznie ubrdało mi się, że doktor zwątpił o mnie. Ale przekonałaś mnie. Już jestem spokojny. I coraz weselej śmiał się ze swoich przywidzeń. Zresztą taki atak podejrzliwości nigdy się już nie powtórzył. Łagodny spokój żony był przecie najlepszą dla chorego wskazówką, że stan jego nie jest złym. Bo i z jakiej racji miał być zły? Był wprawdzie kaszel, ale to z kataru oskrzeli. Czasami skutkiem długiego siedzenia pokazywała się krew z nosa. No miewał też jakby gorączkę, ale właściwie nie była to gorączka, tylko taki stan nerwowy. W ogóle czuł się coraz zdrowszy. Miał nieprzepartą chęć do jakichś dalekich wycieczek, lecz trochę sił mu brakło. Przyszedł nawet czas, że w dzień nie chciał leżeć w łóżku, tylko siedział na krześle ubrany, gotowy do wyjścia. Byle go opuściło to chwilowe osłabienie. Niepokoił go tylko jeden szczegół. Pewnego dnia, kładąc kamizelkę, uczuł, że jest jakoś bardzo luźna. Czyżbym aż tak schudł? Szepnął. No naturalnie, że musiałeś trochę zmizernieć, odparła żona. Ale przecież nie można przesadzać. Mąż bacznie spojrzał na nią. Nie oderwała nawet oczu od roboty. Nie ten spokój nie mógł być udany. Żona wie od doktora, że on nie jest tak znowu bardzo chory, więc nie ma powodu martwić się. W początkach września nerwowe stany podobne do gorączki występowały coraz silniej, prawie po całych dniach. To głupstwo, mówił chory. Na przejściu od lata do jesieni najzdrowszemu człowiekowi trafia się jakieś rozdrażnienie. Każdy jest nieswój. To mnie tylko dziwi, dlaczego moja kamizelka leży na mnie coraz luźniej. Strasznie musiałem schudnąć. I naturalnie, dopóty nie mogę być zdrowym, dopóki mi ciała nie przybędzie. To darmo. Żona bacznie przysłuchiwała się temu i musiała przyznać, że mąż ma słuszność. Chory co dzień wstawał z łóżka i ubierał się. Pomimo, że bez pomocy żony nie mógł wciągnąć na siebie żadnej sztuki ubrania. Tyle przynajmniej wymogła na nim, że na wierzch nie kładł surduta, tylko paltot. Dziwić się tu, mówił nieraz, patrząc w lustro, dziwić się tu, że ja nie mam sił. Ależ jak wyglądam? No twarz zawsze łatwo się zmienia, wtrąciła żona. Prawda, tylko że ja i w sobie chudnę. Czy ci się nie zdaje?
spytała pani z akcentem wielkiej wątpliwości. Zamyślił się. Ha, może i masz rację, bo nawet od kilku dni uważam, że coś moja kamizelka. Dajże pokój, przerwała pani. Przecież nie utyłeś. Kto wie, bo o ile uważam po kamizelce, to w takim razie powinny by ci wracać siły. Oho, chciałabyś tak zaraz. Pierwej muszę przecież choć cokolwiek nabrać ciała. Nawet powiem ci, że choć i odzyskam ciało, to i wtedy jeszcze nie zaraz nabiorę sił. A co ty tam robisz za szafą? Spytał nagle. Nic, szukam w kufrze ręcznika, a nie wiem, czy jest czysty. Nie wysilajże się tak, bo aż ci się głos zmienia. To przecież ciężki kufer. Istotnie, kufer musiał być ciężki, bo pani aż porobiły się wypieki na twarzy. Ale była spokojna. Odtąd chory coraz pilniejszą zwraca uwagę na swoją kamizelkę. Co parę zaś dni wołał do siebie żonę i mówił: no patrzaj, że sama się przekonaj. Wczoraj mogłem tu jeszcze włożyć palec. O tu, a dziś już nie mogę. Ja istotnie zaczynam nabierać ciała. Ale pewnego dnia radość chorego nie miała granic. Kiedy żona wróciła z lekcji, powitał ją z błyszczącymi oczyma i rzekł bardzo wzruszony: posłuchaj mnie, powiem ci jeden sekret. Ja z tą kamizelką, widzisz, trochę szachrowałem, ażeby ciebie uspokoić. Co dzień sam ściągałem pasek i dlatego kamizelka była ciasna. Tym sposobem dociągnąłem wczoraj pasek do końca. Już martwiłem się, myśląc, że się wyda sekret, gdy wtem dziś... Wiesz, co ci powiem? Ja dziś daję ci najświętsze słowo. Zamiast ściągać pasek, musiałem go trochę rozluźnić. Było mi formalnie ciasno, choć jeszcze wczoraj było cokolwiek luźniej. No, teraz i ja wierzę, że będę zdrów. Ja sam. Niech doktor myśli, co chce. Długa mowa tak go wysiliła, że musiał przejść na łóżko. Tam jednak, jako człowiek, który bez ściągania pasków zaczyna nabierać ciała, nie położył się, ale jak w fotelu oparł się w objęciach żony. No, no, szeptał. Kto by się spodziewał? Przez 2 tygodnie oszukiwałem moją żonę, że kamizelka jest ciasna. A ona dziś naprawdę sama jest ciasna. No, no. I przesiedzieli, tuląc się jedno do drugiego cały wieczór. Chory był wzruszony jak nigdy. Mój Boże, szeptał, całując żonę po rękach. A ja myślałem, że już tak będę chudnął do końca. Od 2 miesięcy dziś dopiero pierwszy raz uwierzyłem w to, że mogę być zdrów. Bo to przy chorym wszyscy kłamią, a żona najwięcej. Ale kamizelka ta już nie skłamie. Dziś, patrząc na starą kamizelkę, widzę, że nad jej ściągaczami pracowały 2 osoby. Pan co dzień posuwał sprzączkę, ażeby uspokoić żonę. A pani co dzień skracała pasek, aby mężowi dodać otuchy. Czy znowu zejdą się kiedy oboje, ażeby powiedzieć sobie cały sekret o kamizelce? Myślałem, patrząc w niebo. Nieba prawie już nie było nad ziemią. Padał tylko śnieg, taki gęsty i zimny, że nawet w grobach marzły ludzkie popioły. Któż jednak powie, że nad tymi chmurami nie ma słońca? Na zakończenie chwila prywaty z mojej strony. Moje audiobooki mają charakter amatorski. Nagrywam je dla Was całkowicie za darmo. Jeżeli jednak spodobało się Wam to nagranie, mam nadzieję, że oddzięczycie się klikając łapkę w górę, subskrybując mój kanał, bądź też udostępniając to nagranie swoim znajomym poprzez portal Facebook czy też inne portale społecznościowe. Możecie również zapoznać się z innymi nagraniami mojego autorstwa, klikając na link do playlisty znajdujący się w opisie poniżej. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.